odprawia mszę świętą. Jedną kapłani odprawiają w intencji naszych bliskich, zmarłych, rodziców, krewnych. Drugą odprawiają według intencji za zmarłych, ale według intencji papieża Franciszka. Trzecia, ta wieczorna, którą odprawiam w naszej archikatedrze, jest odprawiana za wszystkich wiernych zmarłych. Usłyszymy dzisiaj w Ewangelii, to jest pytanie niezwykle ważne w perspektywie dzisiejszego dnia i w perspektywie życia człowieka. Panie, pokaż nam drogę, mówią apostołowie do Jezusa, bo zapowiada im życie po śmierci, zapowiada im niebo, zapowiada im cel, nie pokazuje im drogi. Pytanie słuszne, a Jezus odpowiada: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Ten ołtarz Eucharystii, który stoi w środku tej naszej archikatedry, jest tym miejscem, gdzie Chrystus jest dla nas drogą. Powiedział bowiem o sobie: ja gdy na krzyżu podwyższony będę, wszystkich do siebie przyciągnę. To przyciąganie Pana Jezusa dokonuje się wtedy, kiedy On dla nas uobecnia mszy świętej swoją zbawczą ofiarę na krzyżu. Tak będzie i dzisiaj. Będziemy się modlić za wszystkich wiernych zmarłych. Także za was tutaj obecnych, bliskich zmarłych. Ale w tej katedrze nie wolno nam zapomnieć dziś wieczór o biskupach, którzy w ciągu ponad 200 lat prowadzili Kościół warszawski, są pogrzebani w tej archikatedrze. Nie wolno nam zapomnieć o kapłanach, którzy nam udzielali chrztu, biskupach, którzy nas bierzmowali, kapłanach, którzy błogosławili związki małżeńskie, wprowadzali chorych, wypłaszczali chorych. Nie wolno nam zapomnieć o wielkich ludziach kultury, których symbolem w tej archikatedrze jest pochowany Henryk Sienkiewicz czy Paderewski. Nie wolno nam zapomnieć o wszystkich, którym wiele w życiu zawdzięczamy, dzięki którym stoi ta katedra, książętach mazowieckich, ostatnich piastach, modlić się o ich zbawienie, a równocześnie myśleć o harmonii naszego życia, które mimo że jest drogą do śmierci, to przecież jest to równocześnie dla nas wierzących harmonijne przejście do tego życia, które nam obiecał Chrystus. W swoim zmartwychwstaniu, przez swoje zmartwychwstanie. Chciałem bardzo podziękowania też złożyć na ręce pana Andrzeja Kimczaka, dyrektora, na ręce pana Dawida Rumca, dyrygenta i wszystkich muzyków, i wszystkich członków chóru. Nie zapomnijmy także, już to dziś czyniliśmy, o modlitwie w intencji Ryszarda Paryta, który jest twórcą tej opery królewskiej, a równocześnie jeszcze w ubiegłym roku był z nami i w sposób piękny co roku tutaj czytał czytanie tej przy.